Siemaneczka Guardianie, tu Morbid. Zapewne macie wszyscy już swoje katalizatory do Galahornów, więc pomyślałem, że może wypowiedzieć kilka słów na jego temat. A więc zaczynajmy. Otóż 7 grudnia, czyli w Day One, można powiedzieć, Galahorna, nagrywałem filmik z testem jego damage'u, po to, żeby sprawdzić, jak się sprawdza bez katalizatora. W tym momencie, jeżeli mamy już katalizator, możemy sprawdzić, jak się sprawdza po uzyskaniu katalizatora. Co daje nam katalizator? Katalizator przede wszystkim ładuje nam dwa pociski rakiet naraz, czyli możemy oddać dwie rakiety jedna po drugiej, dopiero możemy przeładować. Następnie druga cecha, jaką nam daje katalizator, to jest to, że te klastery, które uwalniają się po detonacji rakiety, podróżują szybciej oraz mają zwiększony damage. Po zrobieniu testu pokazatorze oddania jednej rakiety, okazuje się, że te klastery mają niewiele zwiększony damage, natomiast nie o to tutaj chodzi. Chodzi nam przede wszystkim o zwiększony burst damage, czyli to, jak szybko możemy wbić bossowi dużo DPS podczas jego krótkiej fazy DPS-u. Czyli w związku z tym, że ładujemy dwie rakiety naraz i szybciej te klastery uderzają powrotnie w cel, możemy wbić po prostu większy damage overall. No okej, okay. Czyli mamy fajną rakietnicę, to może sobie zbudujmy jakieś builda pod nią. Założymy sobie oczywiście moda o nazwie Adjet Ordnance, czyli mod do rakietnic. Założymy go 3 razy, ponieważ tyle właśnie razy się stakuje. 3 razy. Mod polega na tym, że zwiększa nam damage do rakietnic, jeżeli jesteśmy nadawani światłem. I założymy sobie też moda Taking Charge do podnoszenia świateł światła z ziemi oraz moda Super Charge do stakowania tych światełek do 4. Czyli 4 nasze rakiety będą miały zwiększony damage. Dlaczego tylko 4 rakiety będą miały zwiększony damage? Ponieważ możemy nosić 4 światełka naraz i po oddaniu strzału z rakiety konsumujemy tak jedno światełko. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli jest faza DPS na bossie, to inni guardianie używają swoich superów i produkują nam światełka. Wystarczy je podnieść i kontynuować oddawanie damage'u z Galahorna z katalizatorem ze zwiększonym damage'em. Tak na marginesie pamiętajmy o naszych butach Luna do szybkiego przeładowywania. Okej, czyli jak może wyglądać w skrócie na przykład faza DPS na Deonie? No, na przykład możemy zacząć od postawienia permaflagi, wtedy fajnie sobie pobrać dodatkowe rakiety, żeby zniszczyć Deona szybciutko. Jeżeli decydujemy się na DPS właśnie koło tej permaflagi, to musimy pamiętać o tym, żeby zniszczyć suplikanty, czyli popcorny, po to, żeby dało się żyć. Następnie oddajemy sobie strzały z naszego Galahorna z katalistem, czyli oddajemy 2 strzały naraz, dopiero przeładowywanie. Po wyczerpaniu rakiet możemy podejść do naszej wcześniej postawionej permaflagi, po to, żeby kontynuować damage. Przy odrobinie szczęścia ukończymy raj z powodzeniem. Szanowni Guardianie, na dzisiaj tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.